Siemanko, nowy prank. Tym razem robimy miks różnych scen ulicznych, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i oglądajcie film do końca. Miłego oglądania. Ja wie pani co, jestem bardzo głodny. Kupiła mi pani coś do jedzenia? Co? Co do jedzenia coś mi pani kupiła, jestem bardzo głodny. Ja nie mam czasu, ale no gdzie można kupić do jedzenia? Kupię ci. No dobra, to tą wódeczkę poproszę. Co to jest? To wódka? No napój. Nie, wódka nie. Dlaczego? Ja głodny jestem. No głodny to chleba, ale to nie na takie. A to lepsze niż chleb. Nie. No, ma mniej kalorii. Nie. Przepraszam, ma pan coś w kapturze? Co mam? W kapturze coś pan ma. No ja zakończę typową sprawą, właśnie rozmawialiśmy ze znajomymi, bo ja nie jestem z Warszawy, żebym do apteki przyszedł po węgiel. Węgiel kapsułki, tak? Czy no nie wiem, właśnie powiedzieli, bo... Dlaczego ten węgiel ma być? Bo może być też proszku. No, do pieca, wie pani. Nie wiem, czy pan sobie żarty robi. No nie, bo właśnie teraz mamy problem z węglem i kumpel powiedział, nie masz węgla, to do apteki idź. No to sobie z pana robi żarty. Właśnie to się zdziwiłem, myślałem, że jakieś paczkowane, jak kiedyś miał, kupowałem. Owszem, jest węgiel, ale to jest forma doustna i to się nie pali, proszę pana. No nie, no to takiego węgla nie potrzebuję. To tony by mu pani nie kupił, bo jeszcze do zimy trochę, nie? Dziękuję, przepraszam, do widzenia. Wypożyczalnia kaset VHS. Nie wiem, czy jeszcze coś takiego pan znajdzie w ogóle. Jak to nie? No, kasety VHS to prędzej w jakimś antykwariacie. No muszę wypożyczyć kasetę wideo. Taka niemiecka była, panie, co taka polka aktorka występowała. Ona tam najlepsza była. Teresa Orlowski. O! Teresa Orlowski, pan to się zna. No, na kasetach tam to będą mieć. No panie, bo na płytę już podobno nie ma, ale na kasetach potrzebuje tak to. No to najprędzej jest taki pasaż, takie pawilony, gdzie jest tam 5-6 sekszopów koło siebie. A, i w tych sekszopach może. No, to musiałbyś podjechać tramwajem, jeden przystanek w tamtą stronę, byle jakim. I później w prawo. I później w prawo. No byłem w tym sekszopie, panie. Byłeś tam? Tak, akurat no to... tam dildo kupowałem, panie, bo to trochę urozmaicić trzeba było. To nie bo ile można samą ręką, proszę nie, pana. Nie pomogę. Co to za sklep? A Zara. No dobrze, poczekam, tylko niech pani mi powie. Jeszcze raz? Mogę poczekać, tylko niech pani mi powie. O czym? No jak ten sklep? Zara. No dobrze, poczekam jak Zara. Poczekaj. Przepraszam, kupi pani mi coś do jedzenia, jestem bardzo głodny. No nie mam pieniędzy za bardzo, naprawdę. Ale tak 10 zł coś tylko. Nie mam czegoś takiego, to każdy sobie, wie pan, pracuje na siebie. Ale pani, to, chociaż ten napój, bo pani kupiłaby się... O nie, wie pan, wódkę na pewno nie, to jeszcze na razie nie upadła. No proszę pani. No wie pan, zobacz, chyba śmieszny. Proszę ode mnie odejść, bo na policję dostanę. Jestem bardzo głodny. Czy kupi pani coś do jedzenia, jestem bardzo głodny? Naprawdę? No. Nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego? Pan dobrze wygląda, czy no tak, ale taki chociaż napój, żeby mi pani kupiła. Bardzo taki mi się pić chce. Taki panu na pewno nie kupię. Dlaczego? Bo jestem przeciwna piciu alkoholu. No to nie alkohol, to woda jest. Widzi pani? Woda. Wódka. No pani no. Niech pan nie pije i niech się pan weźmie do roboty. Wie pani dlaczego mi wróciły się ręce trzęsły, bo tego nie wypiłem napoju. Bo tym eliksirze nic mi się nie trzęsie. To jest droga do nikąd, wie pan o tym? A, jest pani. Pan na równi popyłej. Oj tam, pani, jak taką ćwiartkę dziennie wypiję, to nic się nie dzieje. No, to musi się pan dobrze postarać, żeby taką ćwiartkę wypić. Tak, no na hejno. Mówię o tym, musi się pan dobrze postarać, żeby sobie taką ćwiartkę zafundować. Czyli za seksik, tak? Nie wiem za co. Pan szuka. A nie wiem, co mam pani zrobić, żeby mi pani kupiła. Ja panu tego na pewno nie kupię. Przepraszam, pani się orientuje, może do Wypizdawa, to, o której wyjeżdża? Do czego? Do Wypizdawa. Muszę pan zapytać. No. Gdzie pani, tam są awantury, krzyczą się, boję podejść. Informacja jest tutaj. A, dobra, dziękuję. Przepraszam, budź się, panu zginę, jak pan idzie. Przepraszam, budź się, panu zgina, jak pan chodzi.
O, dzień dobry, co do pana? Coś dla pana będzie? Masz coś w kapturze? Nie mam kapturę. Coś się przyczepiło do mnie? No, w kapturze coś masz. Serio? No. Coś dużego? Naklejka? No taki... Cena? Okruszek? 18 cm. Sorry, but ci się zgina jak chodzisz. A kupią mi pani coś do jedzenia, bo jestem bardzo głodny. Głodny? Tak. Trochę głodny. Jesteśmy uchodźcami, czy możemy panu coś kupić? Jesteśmy uchodźcami z Ukrainy. No tak, mogą mi pani kupić coś. Na przykład taki, ja taki napój. No, good. A very pa... danger napój. Aha, czyli to Polacy tylko mają wam pomagać, tak? TVP, propaganda. Nie wstyd ludzi okłamywać TVP, propagandę pokazywać. Co? Co? No mówiła coś. Co? Nic, nic. Już mówiła coś. Mówiłam, że sushi za drogie. Kto? Sushi. Gdzie? Za drogie. Kiedy? Na semestr. Kto? Sushi. Nie znam. A to skąd? Co? Ja nie jestem taki łatwy. Rozmawiamy 2 minuty, a ty mi w publicznym miejscu seks proponujesz? No dziewczyno, no! Chociaż mnie na kawę zabrała! O Boże... Ta młodzież, gadam z nią 2 minuty, a ona mnie do łóżka chce zaciągnąć. Ale pyta się, czy mam badania na HIV, AIDS i tak dalej. Czy mam prezerwatywy, chociażby się spytała. To nie, nic. Nic nam to nie wchodzi. Czy mam maseczkę? Też się nie spytała. Takie to młodzież jest właśnie. I tego w szkołach uczą. Uczą tego w szkołach, o. O Boże. I ona mówi, że w Boga wierzy, a przeklinała. Czy kupi pan coś do jedzenia? Jestem bardzo głodny. Chce pan coś do jedzenia? Tak, no. Tak, bez problemu. O, to ja bym to poprosił. To nie jest do jedzenia. Nie, to do picia. To jest do picia. No, ja chętnie pomogę, ale... A to nie? Nie. Potem najedzony jestem. Jak ja dzióbka zrobię, to nie ma chuja. Ja wiem, nie wiem. Nie wiem. No, okej. Okay. No, no, nie ma problemu. Tak, tak. Co? No. Maruś, jedziesz, tata patrzy! Maruś, dobrze! Maruś, synaczku, dobrze, tata patrzy się dumny! Marek, Marek, jedziesz, jedziesz! Maruś, jedziesz! Tata jest dumny! Maruś, rozwadzę się swoją mamą, tylko się nie przewróć na łyżwach! Maruś, jedziesz, Maruś, tata jest ciebie dumny! Proszę. Przepraszam, ma pan coś w kapturze? Przepraszam, bo pan coś ma w kapturze. Ja mam troszkę taką nietypową sprawę, bo mnie kolega przysłał, bo powiedział, że właśnie, że tutaj kupią pani węgiel. Węgiel? No jest taki... No to ja bym poprosił tak z tonę. Dobra, to tata na to 20 kapsułek, może być? Znaczy to do pieca, tak? No może pan do pieca, że wie pan, co pan chce? Węgiel, ma pan niestrawność, czy co? No nie, no ja mam sprawność wszystko, tylko właśnie... Bo pan żarty, co pan robi, pani... No pani nie żartuje, kolega właśnie powiedział, nie masz węgla kupić, to do apteki iść. No to o, jestem. Już, dobra. To pani nie kupię tego węgla? Nie. Koks inaczej. A ja tak, dziewczynę powiem wam, że ciężko w tych czasach znaleźć, bo tylko patrzą na pieniądze, na portfel albo na długość buta. A tu krucho i tu krucho, że tak powiem wam, dziewczyny. Jesteście młode... My jesteśmy lesbami, tak pytani. A co to znaczy? Jesteśmy razem. Ty jesteś chłopakiem, ona kobietą, tak? Nie, ja jestem dziewczyną, ale z dziewczyną jesteśmy razem.
Jak to możliwe? U mnie na wsi tego, na wsi, czyli 500 osób mieszka tam, to nie taka wieś, nie? Jakoś to działa. A, bo to w Warszawie takie modne. W sensie, nie, to nie jest modne, to jest na całym świecie. I to nie jest moda, to jest od starożytności, od radziejów, czy coś tam. Nie wiem, bo ja jestem z Wypizdowa na przykład, to tam czegoś takiego nie ma. Ja też jestem. Też jestem z Wypizdowa. No. Tak? Tak. A z jakiej ulicy? Ale nie, coś nie nazywa się Wypizdów. No to sobie wpisz Google i zobacz, gdzie jest mój Wypizdów. Świętokrzyskie. Bo jest nie takie... Niż to. Elegancko. Przepraszam, co to jest za sklep? Zara. No czekam. Zara. No, pan mi mówi zaraz, a ja czekam. Kurwa, dziewczyna kazała mi, żebym przyniósł M-kę, rozmiarówkę. Plącze, tak, tylko wie pani co, M-kę muszę przynieść szybko. Nie oglądam już dalej TikToka? Nie. Pani nudzi mi się, bo kobieta jest na zakupach moja i czekam na nią, chociażbym sobie TikToki z kimś pooglądał. Bo telefon się rozładował. Cześć! Ile mogę na ciebie czekać? Gdzie ty jesteś? Do miejski pomyliłeś. Nie, no ja do dziewczyny mówię, tylko że mam zeza. Oni pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. Przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.